jak się musimy teraz rozpocząć modlić o świętego i wielkiego papieża, który by potrafił otworzyć skarbnicę łask. Nie, że byłby dobry w gadaniu o ludziach, dużo gadał o potrzebie, by go wszędzie wpuszczano, by wszystkie portale telewizyjne, internetowe o nim pisały pozytywnie. Nie, takiego papieża nie potrzebujemy, bo on nie jest od Boga. Chcemy Ojca Świętego, który uruchomi potężne przeszczenie łask. Uruchomi dwa wielkie dzieła. Wyniesie na piedestał Matkę Bożą i dokona dzieła intronizacji. Nic i na nic zdaje się przypodobanie, moi drodzy, światu. Nie liczcie na przywódcę, który będzie miał poklask w świecie, że będzie w tym ubóstwiany, że on wam otworzy przestrzenie łask. Nie otworzy.